Witam, Anna Cybulska, zapraszam na informacje. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jaworze oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej w Jaworze jak co roku zorganizowały Dolnośląski Turniej Taneczny Osób Niepełnosprawnych. W zabawie udział wzięły placówki i warsztaty terapii zajęciowej, a także środowiskowe domy samopomocy z całego województwa dolnośląskiego. Niedawno odbywał się w Jaworze przegląd kabaretowy, a dzisiaj 8. turniej tańca towarzyskiego. Jest to impreza wspierana przez powiat jaworski. Wspieramy działania, które są skierowane do osób niepełnosprawnych, ponieważ takie działania, takie przedsięwzięcia likwidują bariery społeczne, ale przede wszystkim pomagają integrować się osobom niepełnosprawnym, spotkać się, porozmawiać, a przede wszystkim się bawić. Główny cel to dobra zabawa i myślę, że wszyscy dzisiaj byli zwycięzcami. A ja pamiętam, kiedy ta impreza tego typu, czyli festiwal tańca dla niepełnosprawnych, odbywał się pierwszy raz i to odbywał się właśnie w szkole, którą kierowałam. A dzisiaj to już ogromna jest to różnica. Bardzo dużo uczestników oczywiście w porównaniu do tego, co było 8 lat. Myśmy nasz turniej tańca przygotowali właściwie 8 lat temu z myślą właśnie o tym, aby po pierwsze osoby niepełnosprawne mogły spróbować swojej odwagi, mogły spróbować swoich talentów na scenie. Po drugie, aby terapeuci mieli możliwość porównania, wymiany doświadczeń, porównania swojej pracy, wymiany doświadczeń między sobą, ale też zwykłego, normalnego spotkania się w środowisku osób podobnych do siebie, tak aby wiedziały, że nie są same, że jest ich więcej, że stanowią całkiem pokaźną grupę. Myślimy, że udało nam się to zrobić, bo już po raz 8 spotkaliśmy się na tym turnieju i z roku na rok przybywa nam zespołów, które przyjeżdżają do nas. W tym roku zaszczyciły nas placówki z 19 miejsc na terenie Dolnego Śląska. Między innymi jest to Lwówek Śląski, Trzebnica, Lubin, Legnica, Chojnów oraz wiele, wiele innych. Cieszy fakt, że z roku na rok jest nas coraz więcej i impreza przyjęła się. Oczywiście tego typu imprezy powinny się odbywać i Urząd Marszałkowski wspiera tego typu imprezy, bo to są imprezy, które likwidują bariery, między pełnosprawnymi osobami a niepełnosprawnymi osobami. Bo my oczywiście przecież cały czas żyliśmy, żyjemy i będziemy żyć razem z osobami niepełnosprawnymi i myślę, że teraz te bariery są likwidowane. Jako Urząd Marszałkowski przeznaczamy znaczną część środków właśnie na tego typu imprezy, na likwidowanie barier dla niepełnosprawnych. I myślę, że śmiało możemy powiedzieć, że Dolny Śląsk jest bez barier. Jestem pierwszy raz na turnieju tańca dla osób niepełnosprawnych. I tak obserwując zmagania, stwierdzam, że zadziała się dzisiaj rzecz niesamowita. To znaczy, że muzyka, jak się okazuje, nie tylko łagodzi obyczaje, ale także niesamowicie integruje. To wielka przyjemność i uczta dla oczu, dla uszu, że można zobaczyć zmaganie osób z niepełnosprawnościami, które poprzez udział w takich turniejach pokazują, że nie ma żadnych ograniczeń, żadnych barier i że wszyscy, dosłownie wszyscy mogą wziąć udział, będąc wygranymi. Ośrodek Wsparcia w Jaworze otrzymał nowy samochód. Władze powiatu jaworskiego oficjalnie przekazały klucze do nowego busa marki Ford Transit. Bus będzie służył głównie do przewozu osób niepełnosprawnych. W Ośrodku Wsparcia przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze odbyło się uroczyste przekazanie nowego busa. Na placu przed siedzibą placówki zgromadzili się przedstawiciele władz powiatu jaworskiego, księża z parafii Miłosierdzia Bożego oraz przedstawiciele rodzin uczestników ośrodka. Samochód będzie nam służył do przewozu uczestników oraz do pomagania im w takich codziennych sprawach, w sprawach urzędowych albo w wyjeździe do lekarza i pozwoli też nam na lepsze i pełniejsze realizowanie zadań ośrodka. Super auto. To jest nieobrażalne. Porównać do tamtego samochodu to niebo a ziemia po prostu. Cóż mogę dodać, no bardzo się cieszymy, no. Nie wiem co mówić po prostu. Jako opiekun też osoby niepełnosprawnej chciałbym
serdecznie podziękować, bo jako pierwszy chyba głośno zacząłem mówić o tym samochodzie, dopominać się i zdecydowałem się też podziękować Państwu wszystkim, którzy się przyczynili do tego, że ludzie ci mają tak fajny, piękny, nowy samochód i który, żeby ich, jak to się mówi, szerokiej drogi życzymy, no i wszystkiego najlepszego i dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Nowy, elegancki samochód, w pełni wyposażony, dostosowany przede wszystkim do osób niepełnosprawnych, bo takie osoby uczestniczą w zajęciach w ośrodku wsparcia. Jest to samochód dostosowany do przewozu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, więc spełnia wszelkie wymogi, no i na pewno będzie wykorzystywany. W pierwszym liceum ogólnokształcącym imienia księcia Wolka I w Jaworze odbyło się uroczyste ślubowanie i otrzęsiny klas pierwszych. Motywem przewodnim otrzęsin pierwszaków był bajkowy świat Disneya. Pierwsze otrzęsiny klas pierwszych mają motyw baśni Disneya. Dziś z nami są bohaterowie bajek takich jak Pocahontas, Mulan, Tarzan oraz Herkules. W jury zasiądą szalony kapelusznik, Kopciuszek, Piotruś Pan oraz Mała Bu z Potworów i Spółka. W bieżącym roku szkolnym mamy 4 klasy pierwsze. Jest to około 100 osób. Chcemy, tak żeśmy je przynajmniej ułożyli, żeby byli to uczniowie, którzy będą się kształcić w kierunku matematyczno-fizycznym, humanistycznym, biologiczno-chemicznym, no i ogólnym. Jakkolwiek zdaję sobie sprawę, że po półrocznym pobycie w szkole, gdy uczniowie poznają szkołę, gdy popatrzą na nią trochę inaczej, mogą wybrać zupełnie inaczej i będą taką możliwość mieli. Każdy uczeń dostanie nową deklarację i po zakończeniu pierwszego semestru złoży jeszcze raz deklarację wyboru przedmiotu. Na tej podstawie będziemy budowali grupy międzyprzedmiotowe, międzyoddziałowe, no i w ten sposób, jeżeli będzie odpowiednia ilość uczniów, taki kierunek będzie otwarty, taki przedmiot będzie nauczany w wersji rozszerzonej. Za nami jubileusz 70-lecia Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze. Główne uroczystości odbyły się w szkolnej auli. Z myślą o zachowaniu w pamięci 70-letniej historii szkoły z inicjatywy dyrekcji i Rady Pedagogicznej, Komitetu Organizacyjnego oraz pracowników szkoły odbył się jubileusz Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Uroczystości jubileuszowe szkoły rozpoczęto mszą świętą w kościele pod wezwaniem świętego Marcina, która odbyła się z intencji uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły, za tych, co odeszli, za tych, którzy tworzyli przeszłość, za tych, którzy tworzą teraźniejszość. Po mszy świętej w auli szkoły rozpoczęły się główne uroczystości. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego jest jedną z najstarszych szkół szkolnictwa zawodowego w powiecie jaworskim, kształcących w zawodach technik ekonomista, technik logistyk, technik informatyk oraz technik mechanik. Dużym zainteresowaniem cieszą się klasy zawodowe, a początki szkolnictwa zawodowego tej szkoły sięgają 1946 roku. Historia jest bardzo ważna. Ważna jest także przyszłość. Nasze plany związane są z rzeczywistością, z tym, czego oczekuje od nas rynek pracy przede wszystkim. Wiemy już, że pani minister edukacji narodowej, pani Anna Zalewska zapowiedziała dokształcenie dualne. Wprowadzamy pracodawców, przede wszystkim zaangażowanie pracodawców w kształcenie i egzaminowanie naszych uczniów. Oczywiście będziemy kłaść szczególny nacisk na kierunki mechaniczne. Obecny rynek jaworski, rynek pracy, wykazuje takie zainteresowanie, więc mam nadzieję, że nasz technik mechanik i pokrewne kierunki zawodowe mechaniczne będą cieszyły się dużym zainteresowaniem. Bez pracodawców nasza szkoła nie istniałaby, nie kwitłaby w ten sposób, nie wyglądałaby. Łączymy kształcenie zawodowe. My przygotujemy teoretycznie młodzież do egzaminów i do kwalifikacji, ale najważniejszy jest pracodawca. Uczeń musi zdobywać dokształcenie praktyczne, doświadczenie praktyczne zdobywa właśnie w zakładzie pracy u pracodawcy. Podczas uroczystości nagrodzono wyróżniających się uczniów. Jubileusz 70-lecia, ale również i Święto Edukacji Narodowej, Święto Nauczycieli, dlatego tym bardziej składam w imieniu Zarządu Powiatu gratulacje i podziękowania za te 70 lat, za pracę na rzecz mieszkańców naszego powiatu, na rzecz rozwoju tej szkoły i na rzecz wychowywania i edukacji naszych absolwentów, naszych uczniów. Szkoła ma bardzo wiele osiągnięć
i na te osiągnięcia pracowały wszystkie pokolenia tej szkoły, czyli od tego 46 roku do obecnego roku i tutaj składam ogromny szacunek dla wszystkich pokoleń, które pracowały w tej szkole jako długoletni dyrektor, naprawdę z całym szacunkiem dla wszystkich nauczycieli, wszystkich pracowników tej szkoły. Oczywiście szkoła ma bardzo wysoką pozycję i w powiecie, w województwie dolnośląskim, ale także i w kraju, ponieważ ma ten tytuł srebrnej szkoły, złotej szkoły, zależy który typ szkoły czy brązowej szkoły. Ale to jest to, o czym ja mówię, jest to praca zespołowa, jest to praca rady pedagogicznej, praca pracowników na to, że absolwenci tej szkoły osiągają tak wysokie wyniki i oczywiście no, taki status zawodowy także mają wysoki. Po życzeniach i gratulacjach odbyła się część artystyczna w wykonaniu młodzieży szkolnej. Minister Elżbieta Witek wzięła udział w konferencji dotyczącej budowy drogi ekspresowej S3, podczas której minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk podpisał skierowanie do realizacji ostatniego odcinka drogi ekspresowej S3 w korytarzu komunikacyjnym od węzła Bolków do granicy państwa. W konferencji udział wzięli także wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak, minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk, wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Schmidt oraz parlamentarzyści z Dolnego Śląska, a także wicestarosta powiatu jaworskiego Arkadiusz Baranowski. To jest realizacja przede wszystkim zobowiązania, że S3 będzie. Ostatnio pojawiły się krzyki ze strony Platformy Obywatelskiej, nie pierwszy raz, o tym, że nie ma pieniędzy na dokończenie odcinka z Bolkowa do Lubawki. Dlatego właśnie dzisiaj cieszę się bardzo, że pan minister Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury i pan wiceminister Jerzy Schmidt mogli przyjechać tutaj i podpisać skierowanie tego odcinka do realizacji, żeby nikt nie miał wątpliwości, że Prawo i Sprawiedliwość, jeżeli obiecuje, to słowa dotrzymuje. To dla Jawora, proszę Państwa, wiadomo, lepsze drogi, szybsza komunikacja między północą a południem. Myślę, że wszyscy lubimy szybko się przemieszczać, zwłaszcza w czasach obecnych, kiedy żyjemy bardzo szybko i intensywnie. W skali makro trasa S3 jest jednym z odcinków trasy transeuropejskiej łączącej Skandynawię z portami w Morza Śródziemnego i Adriatyku. W wymiarze lokalnym jest to ogromny atut w rozwoju przedsiębiorczości, w rozwoju turystyki, w rozwoju gospodarczym regionu. Bardzo mocno jesteśmy zadowoleni, cieszymy się bardzo, jesteśmy wdzięczni naszym parlamentarzystkom, które o to zabiegały, że ta droga będzie ukończona od Świnoujścia do Lubawki. Taka droga szybkiego ruchu to również plus dla strefy ekonomicznej. Czy mam nadzieję, że wtedy, kiedy specjalna strefa legnicka, ale także już teraz Wałbrzyska ze względu na Mercedesa zacznie się rozwijać, to ta droga będzie jak największym udogodnieniem dla rozwoju tej strefy. Cieszę się bardzo, że miałam przyjemność wziąć udział w podpisaniu porozumienia między Mercedesem a rządem polskim. Negocjacje zostały zakończone, trudne, ale bardzo ciekawe negocjacje prowadzone między stroną niemiecką a polską. Zakończone sukcesem, będzie tu budowana fabryka najnowocześniejszych na świecie silników samochodowych. Da to kilkaset miejsc pracy, a w konsekwencji myślę, że parę tysięcy, jeśli weźmiemy pod uwagę także firmy kooperujące z Mercedesem. Z informacji, jak wczoraj pan prezes podczas rozmów przekazał, to pierwszy silnik powinien wyjść z tej fabryki w 2019 roku. Zabawą terenową Kulturalny Maluch zakończył się projekt Działaj Lokalnie – Jaworskie Maluchy na Start. Projekt, którego uczestnikami były mamy, jak i tatusiowie, zrealizowany był w Jaworze od marca. Podczas spotkań przeprowadzono zajęcia umuzykalniające, ruchowe oraz zajęcia na basenie. Dzisiaj spotykamy się na starcie ostatniego już działania w ramach projektu. W projekcie w ogóle brało udział 50 mam ze swoimi maluchami od 0 do 1,5 roku. Podczas spotkań przeprowadzono zajęcia umuzykalniające, ruchowe oraz zajęcia na basenie. Chętne osoby mogły porozmawiać z psychologiem lub pedagogiem. Podczas zajęć można było poznać język angielski metodą Helen Doron. Dzisiaj idziemy w miasto i mamy tutaj prowadzącą panią Agnieszkę Rojak, która nas przeprowadzi przez miasto. Finał projektu był zarówno bardzo ciekawy, jak i tajemniczy, ale co najważniejsze, pozwalał młodym uczestnikom poznać miasto i jego historię. Gra przebiega wokół rynku. Ostatnim, najdalej wysuniętym punktem jest Kościół Pokoju. Na punktach stoją wolontariusze, którzy obsługują kolejne punkty na trasie. Są poprzebierani, jak widać, stroje bajkowe. Na uczestników na trasie czekają różne zadania, ciekawostki. Będą się dowiadywać różnych ciekawostek.
ciekawe informacje o mieście, ale przede wszystkim będą się bawić i mam nadzieję, że będzie to dobra zabawa dla wszystkich. Czyli poprzez zabawę edukacja. Dokładnie tak. Jest to dla nas trzeci rok wspierania takich działań. Tak małe projekty w naszych małych światach budują przede wszystkim dobre relacje między mieszkańcami, wzmacniają poczucie wartości. Także my jako Bank Spółdzielczy wspieramy i będziemy wspierać, bo jest to raz, że szczytne cele. Wolontariusze mobilizują się, rośnie to do dużych projektów. Ten projekt, który mamy dzisiaj okazję również uczestniczyć w nim, jest dodatkowo bardzo ciekawym projektem, bo jest tu zaangażowanie i mam, i młodszych pokoleń. Projekt jest po to, aby właśnie spotkać się przede wszystkim, poznać się, no i tak stworzyć taką platformę jaworskich mam i maluchów, abyśmy później wspólnie na przykład zapisały dzieci do przedszkola, tak? I tak przygotowały do tego, aby dzieci niektóre poszły do żłobka. Cieszę się, że bierzemy udział w tym projekcie, że z dwumiesięczną Olą możemy wziąć udział. Zamierzacie w przyszłości kontynuować bytność w klubie? Tak, już od kilku spotkań byliśmy na spotkaniach klubu Malucha, także jeszcze Ola jak była w brzuchu, to chodziła na spotkania. No projekt jest po prostu bardzo fajny. Polecamy dla wszystkich mam, tatusiów z dziećmi, żeby dołączyli do nas, dlatego że no jest to po prostu fajne miejsce, pozytywne miejsce dla rodziców, dla z dziećmi. Ojcowie nie są wykluczeni z tego projektu? Nie, wręcz przeciwnie. To ojcowie są bardzo ważną częścią przecież rodziny i to jak najbardziej. Więc zapraszamy także tatusiów. Bardzo mi się podobało. A która zagadka najbardziej? Z tym lwem. Na bramach tego, zamku. Zagadka najbardziej ci się podobała? Z detektywem, gdy patrzyliśmy przez lornetkę i musieliśmy wypatrzeć klauna. Chciałbym jeszcze raz wziąć udział w takiej grze terenowej. Było super. Cieszę się bardzo, że poznałam różne fajne miejsca w Jaworze. I były super zadania. Nie spodziewałam się, że będzie tak fajnie. Pomysłodawczynie projektu już myślą o nowej edycji, która pozwoli powiększyć grupę jaworowych mam, jak i tatusiów. Dziękuję za uwagę i zapraszam na informacje sportowe.